Witam, witam. Tutaj Suma, robimy dzisiaj recenzję Placu Zabaw na Kruszynach. Bardziej ujdziemy. Ja mam tutaj telefon. Wiesz, nie, mam je nagrać. Właśnie, proszę bardzo, drewienko. Musisz mi zablurować, żeby mnie kurwa nie było widać. Piękne drewno. Nowo kupione. Zobaczcie. Soma, siadaj tam, siadaj ktoś. Soma, siadaj. Tutaj mamy eleganckie do bujania. Dawaj. Ale nie pokazuj mnie. I lecimy kurwa. Dawaj, coś innego. Dobra. Zobacz. Idziemy dalej. Tutaj jest elegancka zjeżdżalnia. Prosimy tutaj aktora o przetestowanie. Działa? Zajebista. Jeszcze jeden. Na butelkę idziemy. Działa kurwa. Na koniec, teraz regulamin trzeba jeszcze. Czekaj. Do regulaminu pójdziemy na koniec. Teraz idziemy tutaj. Tutaj ognisko było palone. Piękne ognisko. Wielu odpalone w ognisku. Łapeczka. Łapeczka. Luksusy, kurwa, luksusy. Tutaj mamy zejście do tajnego schronu, w którym siedzą reptilianie. Na wypadek wybuchu nuklearnej wojny. Ciężkie to, ale chuj. Cięcie. Mamy tu budynek. Mamy budynek. Cięcie. Zaraz zobaczymy, co to jest za budynek. Europejski Fundusz Rolny Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zobaczmy, czy wywalone. Zobaczymy, otwieramy to? Dobra. Ale zamknięte jest debila. Zamknięte. A no trudno. Jeszcze. Poczekaj. Tu jeszcze idziemy tutaj. Piecyk. Wiejski piecyk elegancki. Piecyk, żeby zobaczyć stały. Dobra, stały. Lux trzyma się. Nie jest biedny. Dać, że nie szczędzili pieniędzy. Mamy tutaj trzy atrakcje. Więc ja będę prowadził. Proszę zobaczyć. Piękny kot. O, co tu mamy? Proszę zobaczyć. Widać, że nie próżnowali tutaj. Ten regulamin, proszę przeczytać. Czekaj, zaraz przejdziemy do ostatniego. Tutaj mamy ławeczkę. No, trzyma się. No, rusza się letko. I musimy... Trzyma się jeszcze. Dobra. Jeszcze regulamin. Na koniec jeszcze musimy przeczytać regulamin, żeby wiedzieć, jak poprawnie korzystać z tego cudu techniki. Regulamin Placu Zabaw. Dobra, spierdolamy tylko do pieniądzka. Dobre. Jestem za stary, ale dobra. Wolność niszczać urządzeń i rozwalać butelek. Zaśmiesaj teraz. Wolność. Dobra, spierdolamy czy nie? Dobra. Spierdolamy. To już chyba koniec naszej recenzji. Plac Zabaw git. Nie wiadomo, co tu się dzieje, czemu to w ogóle istnieje. Ale już pora uciekać. Jesteśmy teraz przy kiblach. Teraz zobaczymy, co jest w środku. Moja